nieskromnie, bo w ogóle tego nie odnoszę do tej książki, ale w ogóle uważam, że forma opowiadania to jest pewien rodzaj sprawdzianu dla kogoś, kto pisze. To znaczy, że mam nieodparte wrażenie, że napisać dobre opowiadanie na 6 stron jest trudniej niż napisać powieść na stron 400. Wiem, że to brzmi być może dziwacznie, ale tak mam wrażenie więcej. Właściwie jeśli chodzi o moje fascynacje literackie, to jakbym miał wymienić te, powiedzmy, 30 ukochanych książek, to pewnie 20 to byłyby tomy opowiadań. No to jedziemy. Nie, tego nie lubię, bo tam się zawsze okazuje, że o czymś zapomniałem, albo że kogoś tam przed kimś postawiłem, że to jest źle widziane. Ja w ogóle w ostatnich 15 latach mam takie wrażenie, nie tylko w polskiej literaturze, ale w ogóle na całym świecie jest tak, że jednak odwrót od opowiadań, to znaczy dopiero ostatnie 2-3 lata dały taki, kolokwialnie mówiąc, nowego kopniaka tej formie, a czytelnicy jednak, i to wydawcy wiedzą bardzo dobrze, skłaniają się ku temu, żeby kupić sobie drugą książkę, żeby tam było 600 stron i żeby to było wielowątkowe i żeby można było właściwie zapaść w pewien świat. No to w opowiadaniu jest trudniej, bo trzeba do tego świata człowieka wciągnąć przy pomocy parunastu czy parudziesięciu zdań. To nie znaczy oczywiście, że ja nie szanuję powieści o pisarzu, bardzo ich szanuję, bo na przykład nigdy sobie nie wyobrażę, że miałem napisać powieść, bo to jest praca zupełnie dla mnie niezrozumiała. To znaczy, że się siedzi na przykład 5 lat i się konstruuje coś, co się nie może rozpaść. No to ja